Na ten, dla bezpieczeństwa, nie? Dla bezpieczeństwa. Żeby się później nie spieprzyło. Security, tak? Tak jest, czyli witamy serdecznie na kanale Alfa Retro Mega. Ja jestem Piotrek, a to specjalny gość. Leszek z kanału Retro Pomora. Tak jest. Także dzisiaj zagramy sobie w Ninja Survivor. Nie wiem, nie umiem tego wypowiedzieć. Saviors. Return... Co? Of the Warriors. No powrót wojowników. Powrót wojowników, właśnie. Powrót wojowników, dobra. Po trzech miesiącach, nie? Po trzech miesiącach, tak. Dobra, to dawaj, bo ty masz wiodącego pada, więc ty tutaj teraz... Wiodącego pada. Tak. Jeszcze raz X-a i tutaj odpalmy sobie nie single player, tylko multiplayer. Ustawienia jakie? Włączaj po prostu mission tak jak jest. Tam wszystko już jest dobrze ustawione. Wybór, tak? Dobra, okay. Co? Grasz czym? No ja gram tym czymś dużym. Czy chciałeś panią? Nie. Zagram sobie tym czymś dużym. Dobra, to ja zagram. 2 metry 10, waga 700 kilo. Także... Aha. Ty zagrasz sobie panią, tak? Zagram sobie panią. No śmieszna jest waga, no tak, bo ty mówiłeś, że to są raczej cyborgi, tak? Tak, tak, to tak. To się tak zgadzało. No. Dobra. Dlatego. Pani no, jest, tak jest jak, bardzo... jak na cyborga to jest nawet w miarę, nie? 65 kilo, nie? 1,75 m, nie? No. Tak tego, nie? Tam najwięcej to pewnie te włosy ważą, bo chyba chwilę. O kurde. Dobra, co tu jak się robi? No musisz posprawdzać sobie, nie? Różne rzeczy można robić, ale tak powiedz mi, kwadratem się atakuje. Powiedz mi, czy ja cię mogę też uderzyć? Nie. Przypadkowo? Nie, raczej nie. Kwadratem się atakuje, ja X-em skaczę, ty natomiast X-em nie wiem co robisz. Tylko jedziesz do przodu, no. X-em właśnie jadę do przodu. Jak wciskasz dół oraz, tak, oraz X, to wtedy masz taki atak inny. Ja teraz taki... jest takie pytanie. No? Gdzie tu jest twoja energia, a gdzie tu jest moja energia? Mamy jedną. A mamy jedną? Tak. Tak zrobimy. Dobra, dostał jednego sierpowego, idziemy. No, tu jest jedna energia i mamy też jeden pasek specjalnych ciosów. Ciosy specjalne robi się bodajże kółkiem, to na razie sobie to zostawmy, jakby było ciężko, to wtedy. Jak dajesz górę i atak, to wtedy wykorzystujemy trochę ten pasek. Chciałem sobie spróbować. Dobrze. To się doładuje jeszcze. Myślę, że nie będziemy mieli tutaj problemów z niczym. Oj, będziemy. To wcale nie jest prosta gra. Tylko, że no wiadomo, no, problem to dopiero jest na bossie. Ale ważne, żebyś się nauczył jeszcze paru innych takich pierdół. Fajnie mucza to. Słuchaj, kwadrat jak przytrzymasz, bo masz blok, to się przyda na bossa. I tu dobrze byłoby jeszcze to rozwalić. Energię sobie tu wypełnię. Ja powiem ci, że oglądałem twój gameplay i tak kurde nie przypominam sobie, żeby wyskoczyły jakieś takie, nie wiem, pazuraści tacy. Ja nie wiem, może nie zwróciłeś uwagi po prostu, ja nie wiem, albo może ich nie było, bo może też być, że jest inna obsada jak się gra samemu, a inna jak się gra na dwie osoby, wiesz? No, scenariusz. Niesamowicie to wygląda. Co jest najlepsze, to wygląda dosłownie jak na Super Nintendo. Dosłownie, tutaj nie ma różnic, tylko z tą różnicą, że więcej widać. Nie? To jest szersze pole widzenia. Dobra, dawaj szybko, tu trzeba iść, bo to te rakietki nas rozwalą. Energię tracimy cały czas. Tutaj chodzi boss. Faktycznie nie jest to prosta gra. No nie. Ale powinniśmy dać ci jakąś radę. Pamiętaj, żeby boss jak atakuje, żeby blokować. Tego specjalny cios mu rzucamy. Nie wpadnie tak na niego. Właśnie odchodziło. Nie wpadnie na niego? No, tak po prostu wiesz. Na spokojnie trzeba to robić. Atakować. To właśnie. Widzę, że tam trochę zakończyło. Tak samo i ja. Ty, kurczę, i już pomysł. Kurde, fajnie się rozlecieli. No. Chciałeś to? No, ale... To był niezły efekt. Ale kurde, widzisz. Daliśmy trochę
No. Przysłowiowego D. Przysłowiowego D. Dobra, to lecimy jeszcze raz. Jeszcze raz. A to ty musisz tam. No. Ty jeszcze raz. Czekaj. Może tak o, ty sobie weź nie wiem co. Może, albo panią, albo tego typa, bo ten wielkolud on jest trudny do obsługi. Wezmę sobie tego mniejszego. 100 kg wagi i 185 cm. No on jest szybszy o wiele, nie? Ale dziwi mnie, że nie chciałeś laseczką, bo zawsze grasz laseczkami. Jak tylko się da. Ale fajnie wygląda, prawda? Kosiarz. Takie ma kosy. Fajnie. Duże, fajnie też. Dobrze jest, że też jak te rakietki lecą, to też ich zabijają, a nie tylko nas. No. Ale trzeba nie uważać, bo właśnie masz na ziemi zawsze cień, jak ona nadlatuje. Widzę. Musisz nie ma trzeba tego wielkiego. Jakby do nas. Ten boss mi kogoś przypomina, już ci powiem kogo, mi przypomina tego z. Jakiegoś Juggernauta może. Nie. On wygląda jak z Tekena ten. Jack. Jak się nazywał? Tak. Ten cios. Lepiej jest właśnie zrobić tak, że się atakuje tego bossa z tyłu, bo wiadomo, jakby tyłu nie atakuje, nie? Czy można rozwalić te latające? Tak, można. Co się? Tak, można. Chowaj się. Teraz powinniśmy go pokonać. O, udało się. My nie lecieliśmy od początku planszy. To... Zwycięstwo! Słuchaj, ale co jest ciekawe, tutaj już jak się korzysta z kontynuacji, to nie jest zapisywany czas przejścia gry. Nie wiem do końca, o co tutaj chodzi. Fajnie się rozleciał też. No. Nawet bym powiedział, że bardziej niż my wcześniej. Efektowniej. Spadła głowa, odpadły ręce. To na pewno. Dobra, druga plansza. Masz tu skrzyneczkę. Co tam tutaj na czole? Czy to był mój super tajna broń? To było? Nie, wyrzuciłem tą skrzynką, jakby po prostu wybuchła. A tak się blokujesz. No, trzymając atak. Co to za jakiś szałokana? Co nie? Szałokana. No, tak właśnie wygląda, dosłownie. Zielone berety przybyły. Tam ci to w ogóle wyglądają jak kolumbijscy handlarze koką za czasów Escobara. Dobrze, że zrobili tak, że po prostu tobie nie mogę zrobić krzywdy, bo w niektórych takich gierkach jest tak, że po prostu jak się nadziejesz, to samym sobie można się pozabijać, tak? No, chociażby w drugiej części tego, Streets of Rage, tak jest. W pierwszej takiej nie jest? Nie wiem. Nie, bardzo nie grałem w multi. Powiem ci, że ten kopaczek mi się lepiej podoba od tamtego drugiego. Ale tamten też ma pewnie swoje plusy, tylko myślisz, trzeba umieć nie grać. Jeszcze dwie postaci można odblokować od niego, nie? Jakieś są ukryte, tak? Tak. Także właśnie ja jeszcze mało w to grałem, bo... Świetna gra. Naprawdę. Polecamy tą gierkę. Żeby sobie ją zakupić. Nabyć i zagrać. Fajnie, że się ja tym zostanę. W ogóle blondynki. Fajnie. Zielone berety przybyły. No i przyszli ninja w maskach. Demonika. W ogóle zauważyłem, że jak się nie kucnie i on tak atakuje sobie z dołu, to co? Tak mu się fajnie ręczy, te kosy wysyłają, bo właśnie. Przecież tam przez góry też mu się wysyłają. A weź wciśnij dół i skok. Dół i skok? No, a teraz nie teraz, nie, bo... teraz jest scenka, że tak powiem. Scenka. Tego trzeba w plecy atakować raczej bezwzględnie. Pamiętam już tego.
to raczej nie. Że widzę, że zrobił się tutaj mocno. No jak się gra samemu, to właśnie tak nie jest. Ale nie, bo po prostu trzeba się skupić na swojej postaci, nie? I czasami jest tak, że jak się gra właśnie na dwóch, to patrzysz na nie tą postać, co powinieneś i już wtedy całkowicie nie wiadomo, o co chodzi. No, jest tak. Mam tak czasami. Dobra, bierzemy tą szafkę. Chcę wyrzucić w kogoś, to o to chodzi. Dobra, poprawione. Ty dalej wstał. Nie wiem, czy normalnie człowiek wyrzucie taką szafką by wstał. Dawaj długi stop, że nie zobaczę, co to robił. Takiego jakiegoś... Tutaj w ogóle on ma fajne ciosy. No, znowu przyszły te wegi. I poszedł wegi ze Street Fighter dwójki. Wegi Balrogi. Przecież Vega to był chyba w tym Street Fighterze jakaś główny boss. Zaraz... Bison to był główny Bison, ale on był jakimś takim przed. Jego przydupasem może. Coś w tym stylu. Dobra, nie będziemy się wypowiadać, bo się nie znamy. Za mało doświadczenia. Za mało, tak. Ja ze Street Fightera grałem tylko... Kurde, bo my zaraz umrzemy. A jak to jest możliwe? No popatrz, jak ile mamy energii. A gdzie tu jest w ogóle, żeby się doładować jakąś energię? No, zaraz coś będzie, tylko trzeba się przejąć. A, to ona się broni, taka jest mądrusia. No, czekaj, będzie tutaj skrzynka. O, kurde. O, to teraz to będzie ciężko. Uważaj, bo to nas atakuje, to nas rani, nie? Ich też, na szczęście. Czekaj. Czekaj, niech się zatrzyma. No właśnie o to chodziło mi. No, to znowu przeszkodowe, nie? Wchodzą wtedy jak działa, nie? Dobra. Cieka? Dobra, to może wystarczy. Wystarczy, tak? Kiedyś innym razem to dokończymy i pokażemy wam, co to jest zespołowa walka. No dzisiaj nie pewnie wyszło. Dzisiaj coś nam nie poszło. Zdecydowanie nie. Także co? Dziękujemy wszystkim serdecznie za uwagę. Zapraszamy tutaj do kolegi na jakieś jego materiały. Zapraszam też do siebie na jakieś materiały. Na retrokomorę, do Leszka. Także trzymajcie się tradycyjnie, żeby tradycji u mnie, chociaż jestem u kolegi na kanale. Stało się radość, tak. Odkładam pada. Cześć. Cześć, pozdrawiamy.